Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Dzisiaj będziemy mieli w programie Minimax, czyli jak to było u Piotra Kaczkowskiego w Radiowej Trójce, minimum słów, maksimum muzyki. Ale rozpoczniemy od słów, a będzie o przedszkolu Zdolnych Młynów. Zarząd miasta ubiegłej kadencji podjął decyzję o przeznaczeniu połowy niedokończonej inwestycji na siedzibę nowego przedszkola. W piątek 2 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki przy ulicy Dolne Młyny. Obecni byli prezydent Józef Król, przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Landsberg oraz członkowie zarządu miasta. Kuratorium reprezentowały wizytatorki Danuta Hołot i Janina Romanowska. Gości przywitała nowo mianowana dyrektor pani Elżbieta Potoczniak. Chciałabym w imieniu własnym, personelu, jak również w imieniu rodziców i dzieci, które będą uczęszczały do tej placówki, podziękować wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do jej powstania. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Józefa Króla. Szanowni Państwo, drogie i kochane dzieci, ja myślę, że w tym towarzystwie to nie pora i czas na jakieś długie przemówienia. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej dzisiejszej uroczystości, bo jest to rzadka i bardzo radosna uroczystość. Otwieramy nowy budynek, nowy obiekt, tak bardzo potrzebny w tej części miasta. Nie obyło się bez okolicznościowych serdeczności. Pani dyrektor przyjęła najlepsze życzenia wraz z upominkami dla dzieci oraz nową kronikę ofiarowaną przez naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Annę Staszak. Aby wyrosły na zdrowych, mądrych i wypełnionych miłością ludzi. Dziękuję bardzo. Maleńkim sercem pełnym radości. Witam, ach witam miłych gości, co się zebrali tutaj gromadnie. Och, jak to miło, och, jak to ładnie. Następnie goście zwiedzili obiekt, który zajmuje połowę parteru i pierwszego piętra. Trzy przestronne, jasne pomieszczenia wraz z niezbędnym zapleczem, sanitariatami i szatnią będą służyć dzieciom z Dolnych Młynów i okolic. A teraz już tylko muzyka. Będzie to półgodzinny materiał z przeglądu zespołów bluesowych, który odbył się w ramach festiwalu Blues nad Bobrem w 1994 roku. Zatem miłego słuchania, a ja żegnam się już z Państwem do przyszłego tygodnia. Do zobaczenia. Przegląd zespołów bluesowych stał się już nieodłącznym elementem polesławickiego bluesa nad Bobrem. W tym roku, aby stanąć na deskach forum, należało wysłać kasetę demo z nagranymi utworami. Przez wstępne sito przecisnęło się 8 zespołów, a walczyć było o co, bowiem laureat przeglądu oprócz nagrody, którą jak w ubiegłym roku stanowił wzmacniacz firmy Marshall, zyskiwał zaproszenie do udziału w koncercie finałowym, a dodatkowo w tym roku Polskie Radio Wrocław ufundowało dla zwycięzcy bezpłatną sesję nagraniową. Przegląd poprowadził pan Lubiński, harmonikarz obstawy prezydenta, zaś w jury zasiedli Andrzej Kluszcz, Sławomir Wierzcholski, Leszek Cichoński, Janusz Blecharz, Janusz Konefał, Jacek Krzaklewski, Zbigniew Lewandowski, Marek Wojnicz, Andrzej Benke z Polskiego Radia Wrocław, Kenny Carr, jazzowy gitarzysta prosto ze Stanów Zjednoczonych oraz Wojtek Szajwaj w roli sekretarza. Jako pierwszy zagrał Mr. Pris z Polkowic. Choćby z trzecią z ratu gana.
John Kowalska to nazwy zespołów, w których pokazywali się wcześniej kolejni wykonawcy. Dziś pod nazwą Mercedes Band reprezentują Bolesławiec. Andrzej Urban na perkusji wywalczył wyróżnienie. Z Głogowa. Radzę zapamiętać tych chłopców. Zanim przyjechali do nas, grali już na Rawie Blues w 93 roku. Marcin Patyk na basie i Wojtek Garwoliński na gitarze wywalczyli wyróżnienia. Zaś o nagrodach później.
it's like on a bowl. Come on, sugar, let the good times roll. Pan Puchowski z Tczewa był jedynym solistą. Wyróżniony w przeglądzie został także zakwalifikowany do udziału w koncercie finałowym. To spółka Legnicko-Bolesławiecko-Lubińska. Honey, next to
Kolejni wykonawcy z alkoholem w nazwie przyjechali z Ziembic. Zespół Po czwartym piwie. Oh,
Blues Flowers przyjechali z Poznania i, jak twierdzą, nie są sportowymi kibicami. Jaromir Drażewski, grający w ubiegłym roku jako solista, w tym został wyróżniony przez mistrza harmonijki. Wyniki ogłosił przewodniczący jury. Andrzej Plus, Leszek Siwoński, Janusz Blecharz, Janusz Konepał, Jacek Szachlewski, Zbigniew Lewandowski, Marek Wolnicz, Andrzej Bękle i Kiery Kar. Po wysłuchaniu 8 wykonawców przyznało następujące nagrody. Wyróżnienia. To jest szkoły autorstwa wykładowców warsztatów bluesa nad Bobrem otrzymują. Szkołę na gitarę Janusza Konefała otrzymuje gitarzysta zespołu Piwo Wojciech Garboliński. Szkołę na gitarę basową pana Andrzeja Pluszcza otrzymuje Marcin Patyk, basista zespołu Piwo. Prosimy nagrodzonych na scenę, aczkolwiek nagrody zostaną wręczone po zakończeniu formalności. Szkołę na perkusję ufundowaną przez pana Jerzego Piotrowskiego oraz płytę kompaktową pana Zbigniewa Lembardowskiego ufundowaną przez tegoż otrzymuje Andrzej Urban zespołu Mercedes Benz. To z wrażenia. Szkołę na harmonijkę pana Sławomira Wierzchowskiego otrzymuje Jaromir Drażewski z zespołu Blues Flowers. Fundatorem wyżej wymienionych szkół jest firma Midi Max. Teraz kolejne, prawdopodobnie wyższe rangą nagrody. Za najbardziej stylowe i autentyczne wykonanie wzmacniacz firmy LDM jako nagrodę indywidualną otrzymuje Roman Włuchowski. Jedyny solista dzisiejszego wieczoru. Sponsorem nagrody jest firma LDM Elektronik. Otrzymuje także zaproszenie do udziału w koncercie finałowym. Teraz proszę o szczególne skupienie. Główną nagrodę przeglądu to jest wzmacniacz Marshall ufundowany przez firmę Lumex i Dom Młody Jazz oraz sesję nagraniową ufundowaną przez Polskie Radio Wrocław. Udział w koncercie finałowym Bluesa nad Bobrem
otrzymuje zespół Pimo! Zespół Pimo jest również laureatem Nagrody Publiczności! Jeszcze kropla goryczy. Jury tegorocznego przeglądu wyraża ubolewanie, że niektórzy instrumentaliści pozbawili własne zespoły szansy przez niekulturalne użycie wzmacniaczy. Na tym protokół zakończono, a tu następują podpisy jury. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy publiczności. Cieszymy się bardzo, to już tak ode mnie jako przewodniczącego, że nagroda jury pokrywa się z nagrodą publiczności. Wszyscy, którzy wzięli udział w plebiscycie publiczności, mieli szansę zdobyć konkursową pamiątkę. Laureat Nagrody Publiczności wylosował nazwiska trzech szczęśliwców, którzy otrzymali firmowe koszulki Blusa nad Bobrem. Na zakończenie raz jeszcze zwycięzcy. Piwo z Głogowa. Ura!